Dzień. To jest niespodzianka. Dzień dobry, dzień dobry. Musimy nagrywać. Z partyzanta. Ej, dzień dobry, dzień dobry. Z partyzanta. Światełko. Byliście na śniadaniu? Nie, nie, chcieliśmy. Ale leżaki sobie zajęliście? Słucham? Leżaki już zajęliście sobie? Nie, trzeba, nie? Już nie, bo ja już byłem, bo chciałem pić pięć, albo chociaż cztery, miałem tylko jednego. O kurde. Zobaczcie, mam to całą ładnie, elegancko, z partyzanta. Nagrywam was. Przedstawię się, jak masz na imię? Ja jestem Roman, bardzo miło. Ty jesteś wysoka. O, duża panna, a to jest moja córka. Filanka. Dzień dobry. Żeby sobie pomyśleli z partyzanta do was wejdziemy dzisiaj. O, mam wyjść, bo tam ktoś się przybiera. O, poczekamy tutaj chwilę. Jak to? Zaraz idziemy na śniadanie, my się ubiorą i idziemy. My chcieliśmy właśnie z wami, więc czekamy na was, czy co? No może czekać, tak. Elegancko, kurde. No widzisz, my tak mamy ten balkon. Fajnie, 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 cudownie. Moją córkę obcinają cały czas, mówię ci myślę, że to moja panienka. Jak się spało? Dobrze. Dobrze, przez chwilę się obudziliśmy właśnie, więc kurczę, tak, znaczy nam się dobrze spało. I pójdę zobaczyć, może jeszcze jakiś lerak. Kurde, i dzisiaj akurat nie ma, wczoraj były. Jeden tylko Krzysiu zarezerwował. Tak? Masakra, no. Ma pięciu ludzi, jeden leżak. Ale też do mnie mówi, i zarezerwuj sobie jakieś miejsce, kurde, nie? No. Ja mówię, posiadaj, to żeby się... Jedynie chyba, że się potem przeniesiemy na morze. Tak? Bo nad morzem jest miejsce zawsze pełno, nie? Bo tam tak ludzie nie... Ale i tak chcę może zobaczyć. No, no, no będziecie zobaczyć. To pójdziemy nad morze, nie? Co to za różnica? Spoko. No nie robię aż takiej różnicy. Ale bomba. Jestem tutaj. Ja wstałem dzisiaj o 8 godzinie. Przebudziłem się sam. Śniło mi się coś. Ja się obudziłem 15 po 7, a proszę tylko do łazienki, bo tu jeszcze się położyłem. Tak? No. I pomyślałem sobie, o już sobie pośpię, bo ona nastawiła sobie zegarek. Mówię, dziś sobie puścimy, do wpół do 9 będziemy spać, nie? No to będziesz tak, do wpół do 9 mieliśmy budzik i tak jak zadzwonił, tak wstaliśmy. A ja też chciała, tata był taki ten głośny, że ja spałam już prawie o 7:30. A wam jak się spało pierwszą noc? Dobrze. Dobrze, tylko już się śniło już tak jak dziwne sny i się przebudziłem, nie? Ujejku, tak. Niedobrze. Ona wyspała jeszcze, ja byłem głośno. Chrapałeś? Nie wiem, ja słuchawki miałam. Słuchawka, no i ta klimatyzacja jest taka głośna, że tak, ona jest, że nie słucha, ona przygłusza wszystko, więc wszystko jest okej, okay, nie? To jest normalne. Klimatyzacja, tak, dosyć głośno chodzi. Tak, tak, ale mi to nie przeszkadza, bo ja jestem bardzo delikatny na dźwięki. Ja jestem bardzo wybrany, jak ktoś mnaska, ktoś tam stęka. Ja zawsze narzekam, jestem dziwny, taki, całe życie jestem taki, że po prostu ja muszę mieć takie spokój. No. Pamiątka do końca życia, a to jest właśnie dowód, że oni tutaj są. Właśnie opowiadałem o was, mówię, że wczoraj się żeby ucieszyli, żeby was zobaczyli. Wycieracie się? Niebiesko, no. No, ściera się z kremu. No, od kremu może, albo nie, bo na co? Może od kremu, bo nie, od kremu, no. Na mnie, ale no my się czasami z tego kremujemy, ale na przykład Jagoda już ma tak wytarte, że już nie ma wcale. Ja wczoraj się ja też tak wytarłam. Nic nie ma. Ale nie. Tylko patrzę na kolor. Na kolor. To masz kolor. Napis nie musi być. A jak się księżniczce stało? Dobrze. O, to twój wuja nowe cię nagra, jak no. Zjeżdżasz, jak tam bawisz się. Nurek, ja też, my też. Razem, bo ty uwielbiasz, nie, Nurek? No, no pokażę ci. Zjeżdżania się trochę boi, bo twierdzi, że jest za głęboko, nie? No tak, jak ja zjeżdżam na tej niebieskiej małej, tata, to ona idzie tak szybko, że ja nurkuję tam. Tak, dzieci są fajne, a ty nie żywe są. No, o. 30, a ty tak nie masz jeszcze chyba tylu dobrze, nie? No, i musisz stać na palcach. Daj, zrobimy kwitas, tak? W ogóle się przestaw, jak masz na imię, bo ja nawet zapomniałem wczoraj, jak masz na imię? Jak ty masz na imię? No, Lilka, ile masz lat? 7. Ty stara już jesteś. Do której klasy idziesz? Do drugiej klasy. Drugiej klasa. I co, szkoła się podoba? Tak. A co lepsze, Egipt czy szkoła? Egipt. A jak oni teraz przez cały rok byli miesiąc w szkole tylko. Nie, Lilka była dużo. Aha, dobra, ona była dużo. To ja byłam dużo, dlatego że 1-3 chodziło dużo. Tak. Tak? To było mniejsze zagrożenie. Nie. Tylko te starsze siedziały w domu. A ta wiecie, chodziła do szkoły do Lilka. Elegancko. Ja już też głodny jestem, czuję, że no ale ja mam. A ty się ładnie już pocisz chwilankę, nie? Bo masz make-up, nie? Makijaż. Nie, to jest to przesny spray. Bo ja znalazłam taki zajebisty spray ochrony słońca. Aha. Na twarzy, który można dać... Pokaż, jak się pocisz, możesz to sfilmować? Pod. No i co, i on działa, ten spray? No, fajny jest. Tak. Ochrona 50+. Ty mówisz wczoraj, że ta woda tutaj jest
W basenie jest chłodniejsze niż w... Tak, można, można. W basenie jest chłodniejsza. Czyli dobrze? Czy źle? No w sumie to dobrze, no bo jak wejdzie się ochłodzić, a no może jak wchodzisz, to tak wchodzisz, wiesz, do takiej zupy, w ogóle żadnej takiej różnicy temperatury nie ma. Tak ciepło jest? Tak ciepło jest, ja, nie? Ja. No, tak jest po prostu dziwnie. Tu jak wejdziesz, to czujesz, że weszłeś do takiej wody chłodniejszej, nie? Wczoraj z taką Niemką właśnie rozmawiałem, z chwilą mówiłem, że ona tutaj przyjeżdża, ona mówi, ja zawsze mówię, że też kiedyś byłem lato, ja to z maleką byłem kiedyś lato. To było wtedy, coś spadali w lato? Nie. Nie, myśmy byli we wrześniu wtedy. Wrześniu, ja byłem w lato. No. W tym samym czasie byłem, to pamiętam jak weszłem do wody, to mogłem to godzina wysiedzieć w tym morzu. Ale ktoś mówił, co ty, Boże, dalej jest źle, co ty, nieprawda. Nieprawda, nie, może bardzo, bardzo. A wtedy we wrześniu przecież też było takie ciepłe. Jest jeszcze bardziej ciepło, bo przez całe lato się nagrzewa, a stygnąt dopiero zaczyna w październiku, nie? Jakby ochładzać się z powrotem, więc... Czyli jaka teraz temperatura jest wody? 27, 28? 30 chyba jest... Wody? No. Nie! Ja... 30 jest. Nie gadam. Zobaczysz sobie. Oni nie pokazują, bo oni piszą, że temperatura powietrza na przykład chyba tam 32 czy coś takiego, nie? A na wodzie robią nieskończoność i koniec, nie? Aha. Także nie, to tak jakby wygląda na to, że chyba jest równa temperaturze powietrza, nie? Aha, kurde. Ja, no, dlatego mówię, wchodzisz jak do zupy, nie ma tej takiej różnicy, prawie nic nie chłodzi, nie? Ale możesz siedzieć i być na tej plaży w basenie to mówię, jest taka chłodniejsza, a jeden dzień w ogóle jak przyjechaliśmy, to była bardzo ciepła, ale była brudna. I oni ją chyba wymienili i potem jeden dzień była naprawdę zimna. Wiesz, na Ani świeżej, to ona musiała się nagrzać, nie? I proszę, teraz studium już będzie cieplejsza, nie? Proszę, Krzysiek, w taką pogodę to jest chyba sekundę, nie? Że się nagrzewa, co? No, no to jest była lepsza, to taką pogodę to pewnie. Czego, nie? Wiesz, tu jest ona paruje, nie? Jest ciągle ciepło, nie? Ciągle. Ale faktycznie była ten jeden dzień zimna, a dzień wcześniej była gorąca, ale była taka brudna, taka zielona, bo widać, nie była taka przezroczysta, nie? A potem na drugi dzień, kurde, ta woda jakaś inna. Chyba musieli w nocy wymienić, bo naprawdę różnica była duża, nie? Ty, a powiedz mi, Krzysiek, to w ogóle tutaj nikt z maskami nie chodzi, nie? Nie ma was, nie trzeba, nie? W Egipcie nie, tu nie, w ogóle nie trzeba, nie? Tu nam, jak nam rezydent mówił, to jak pojedziemy do miasta, to że jak będziemy wchodzić do sklepu, to żebyśmy zakładali, nie? Żeby uważać. Jak chcemy, nie? Ale generalnie oni polecają, ale tutaj to nie ma. Tu nikt nie ma, tu nie obowiązuje. Właśnie odczucie, jakby korona w ogóle tutaj nie było, nie? No wiesz, ale generalnie no tutaj wchodzą, to są wszyscy przebadani albo po szczepionkach, więc jakby tego zagrożenie jest praktycznie zminimalizowane, tak? Do zera, można powiedzieć. Z tego to wiadomo, że przez wyjście może się zarazić, nie? To więc trzeba uważać, no, z tego co czytałem, to u nas tutaj, to tam pisało, że ci wszyscy pracownicy hotelów też są zaszczepieni. To ty chyba wiesz ode mnie, ile tam mam wzrostu? Proszę, o, tak moja córka. A, super. No. Jak się, jesteś pierwszy raz w Egipcie, nie? Podoba ci się chyba, co? Już opalona? No, ty też tak ładnie wygląda tam ta córka. Ojej, piękne dziewuchy, moje też są super. No pewnie. Wszystkie trzy. Nie? Mój też trzy, akurat. No, idziemy, mafia. Nagrywam naszą mafię całą. Ja idziemy z buta, nie? Troszeczkę... No, idziemy z buta, bo na widać taka mała, ale... Troszeczkę fitness, nie? No, taka mała fitness. Ty, do mnie Filana mówi, ty, dlaczego ci pracownicy tak stoją tak jakby tego? Ja mówię, oni muszą, jest ich praca tam być przy tych basenach, być dla nas... Tak... Tutaj to jeszcze mało stoją, na przykład jak w tym Aladynie byliśmy, nie? To przy barze na przykład ten, jeden albo dwóch obsługiwało, nie? A jeden cały dzień siedział na krześle i nawet dupy nie ruszył, żeby mu pomóc. I on nie, on był tylko pieniądze. I jeszcze im kasę zabierał, nie? Powiedzmy, im zabierał kasę, nie? Tak. Więc oni nic nie mieli. Ja mam takie wrażenie, że oni tutaj muszą być obecni dla nas, że oni są aktywni w tym hotelu, rozumiesz, nie? Krzysiek, tak? Trendy, mam iść? Dobra. Jeszcze na dana, żeby dzieci dobrze. Bo teraz spojrzałem, musieliśmy ze zegara i mówić, to a co tam? A to już nie na hotel, nie? No to już jest auto. Aha. Okej. Okay. O, wy szybki jesteście. No nie witam, zjechali. Witam, okej. Okej. Wychodzimy. Jak labirynt, nie? O, trochę, ale od was gorzej się wychodzi. No, od was gorzej? Tak, my się zastanawialiśmy, które gdzie, w którą stronę mamy. Było gorzej. Dobra, zobaczymy. Widzę, że tu wszędzie. Ogrodnice, wszystko ładnie przycięte. No, jaka fajna marysinka. Bo generalnie codziennie, tam jeden dzień teraz właśnie go szykowali. Teraz no. Koszą codziennie, tak wiesz, po kawałku, nie? Wszystkie są zajęte. Mi się udało jeden zarezerwować, mam tylko jeden leżak. Dzisiaj już był i kurczę, jeden zdążył tylko zająć. Masakra. Masakra.
No a wczoraj na przykład 4 jeszcze na śniadanie i szliśmy też o tej godzinie i 4 zdążył zarezerwować. Krzysiu, zobacz, ale jeden jest wolny. No. To co, mam... Skoczy po jakiś ręcznik, żeby rzucić coś, czy nie? Nie, nie. Jedno to za mało teraz, nie? A gdzie Krzysiu położyłeś w ogóle? Aha, ten jest nasz? A ty już pożyłeś dzisiaj jeden, Krzysiek? Ale jeden tylko. Ale tylko jeden mam. A dobra, jeden, ja tam nie potrzebuję tam. Do wody sobie wejdę, nie? I tak stoję. Ja tam nie leżę. Filana bardziej leży. Że się boję, że... Ja się boję, że się spalę ogólnie. Kurde, muszę uważać. Od której? Od 10 jego otwierają, nie? Nie, o 11. Od 11 dopiero do 13. Od 11 do 13 otwierają akwaparki, to o 11 możemy iść na to. No pewnie, wszystko trzeba zobaczyć dzisiaj. No, ale to można z tego wyjadę, bo jak tutaj nie mamy... Czyli w tym momencie nie ma tutaj przystawy w tym miejscu? Nie. Ciekawe dlaczego? Przystawki są, ale od godziny 16 do 18. Aha. Pączki takie tam pierdoły, nie? Tak. I lody tutaj. I lody. Które dziewczynki sobie nie odmawiają, nie? Nie, no, tylko chyba 3 albo 4 w ciągu. Ja też przyjdę. No, a są różne smaki, czy tylko takie jakieś takie... Jeden jak to czekoladowe, wanili... Śmietankowe, czekoladowe albo miks, nie? Aha. Ale to taki, wiesz, mini kubeczek daje, nie? No. Ale no, tutaj... jak mu powiedzieć, Macina, ci 5, czy 5, nie? Tutaj, żeby wczoraj siedzieli sobie, piwkowali. Tak. Nie? Drinkowali. Okej. To, o, jak ładnie. W ciągu dnia całkowicie już inaczej to wygląda, nie? Filana? Tak. Inaczej. Południe lepiej. Lepiej? Bo jest zimniej, chodzi. Teraz chwila, bo włączył klimę i to będzie trzeba wchodzić. Aha, tutaj do góry się idzie? No, tak, ale to tak jest. Ale na przykład nie wiem, czy tak jest. Nie, ale to jest od stołówka, się i tak chodzi. Będzie widok na basenek. O, do stołówki będzie widok na basenek. Zależy z tej strony. Ja jesteś bardzo pierwszy, to dla mnie wszystko nowość, nie? Jak mi nie było, nie? Ale ładnie, czyściutko. Oto moje ten. Dziękuję ci bardzo. Proszę. Dam to, żeby Malena mi tego schowała. Okej. Okay. Tak się nazywa ta restauracja. Ja sobie to troszeczkę nagrywał, nie? Dzięki. Okej. Okay. O, chłodno tutaj. Super. Przyjemnie. Pana filmuje. A się nie przyjmują, że ja go filmuję. Nie ma stresu. Pani, a będzie chętnie filmy. Mamy to later. Yes, that's her. You have to cook. She's cooking with you, sir. Yes. Thank you. Sure can. To jest falafel. A falafel? Tak, to jest pieczone. A to co to jest? A to się robi, daje. Aha. I wyciągnę coś tam, nie? Się zmarzy i tutaj będzie obok. To tam jest obok też. Aha. Aubergine. Aubergine. Dasz mi taki też, filan, bo ja robię, filanka. No. Tak, dzięki. A placki lubi słodkie? Nie, na słodko. Jest to obok. Okej. Słodkie też? Ja też. Będziemy sobie coś innego do picia. Co lubisz dobrego? Sodę? Tu chciałem wam pokazać, że jesteśmy ostatnim budynkiem tutaj. Patrz tego filanka. Potrzeba się napić jakiejś kawki. Mojej kawce. Udało mi się w końcu znaleźć kawkę moją.
Niestety nie udało mi się je dostać na przy śniadaniu, przy tym bufecie, gdzie właśnie byłem w tamtym miejscu. No dobra, teraz idziemy na basenik, idziemy do moich znajomych. Ale drina tylko postaci? Nie, tylko drinka? Ja nie chcę się... Nie, chodzi mi tylko czy drinka. Nie chcę się pieprzać, nie chcę się pieprzać wasze finanse, ale wiesz, chociaż stawiasz. Idę. Cześć. Okej. Do baru. Tata stawia drinka, idę. Tutaj Barela, do baru, chodź. Jakiego drinka chcesz? Piwo. Takie fajne robi. No lepsze? Tak. Ale piwo też przyniosę. I've seen you before. What? I think I know you. Because I'm the fourth time here in Texas. Yeah, I've seen you before. Nice to meet you. Hey, take care. Have a nice day. Thank you. Little dance, yes, oh, sexy position, yes, yes, oh, yeah, oh, yeah, oh, yes. Okay, now, because we will make aqua aerobica. We'll come back in a second, sir. Second? Yes. It's 1 kilo to go there. I want to see a little bit. We can make it after the alcohol. Okay. Don't want to go, we'll see you later. Fast. Yeah, take it. Ale tu jest super, nie? Fajnie klimatyk jest tutaj. Krzysiu, fajne. Zajebiście tu jest. Podoba mi się. No, ten jest tatacha. No. Tak? A ten drugi z takim wielkim afro, to jest wygląda jakby miał parówkę. Ten drugi dzisiaj wieczorem, nie? Na stole? Na wieczorem. Ale to, no to był ten, co występował, no. Ale ten drugi ma taką większą, jak perukę wygląda. To ten jest Mika. Taki afro. Mika? Jest Mika, no. Czyli oni prowadzą ten animację, tak? No, oni cały dzień tu chodzą, zaczepiają, gadają. Aha. I jak często jest animacja tutaj? Codziennie. O której godzinie zaczyna się? O 22 zawsze. Ale on mówił, że teraz... A teraz aqua aerobic to... I jeszcze... Do góry. Do góry, o. Tak. Aha. O, tu to macie jakiś plac zabaw, widzę. No, tu jest. Zobacz. Ale gorąco, szalaj sobie. Nie, dzięki. Wieczorem. O, tu są kobiety właśnie w kurtkach. W kurtkach się kąpią, tak? W kurtkach? Tutaj nie, tam dalej. Okej. Okay. A tu mniej ludzi, nie? Z przodu jest więcej zawsze, nie? Znaczy się nie, tu ich będzie dużo, zobaczysz zaraz, bo tu oni mają swój basen, jakby taki wiesz, dla tych to będzie ich dużo. Aha. Teraz jest jakoś mało, ale ogólnie tu jest ich tu dużo. To nie jest ich basen, to jest wszystkich basen. Tak? Tak. Tam jest jeszcze jeden taki sam i na tamtym oni siedzą, jeszcze jeden. Aha. Bo oni po prostu tu tylko chodzą, ale wszyscy... No trzy. Takie same. Plus właśnie ten aquapark i plus dopiero woda, nie? Aha. A tutaj nikt nie leży. Gdzie? A tutaj nie, to? I tam jest ich więcej, jeszcze za tym kinder. A tutaj są bardziej wolne pokoje, tak? Mówisz? Tam są wolne, w ogóle, tak? Jakieś, tu są, no, tam ta cała strona się chyba nie zamieszkała, wiesz? W Egipcie to trzeba dać jakoś łapówę, no, żeby mieć lepszy pokój, nie? Tutaj a tutaj wszystkie są, tutaj zobaczcie, wszystkie takie same, więc nie ma sensu kogo przekupywać, nie? Dobrze mówisz. I to i właśnie dlatego się ciebie pytałem, czy mam dać w rękę. Nie, nic. Jestem zadowolony z pokoju, okay. Ale pokój jest git, ale z wystrój wszystko to samo co w Aladynie, niczym się nie różni, tak? Nie, lepszy z domu, ja uważam. Większy. No większy, ale wystrój taki sam tam, wiesz. No oczywiście. Generalnie... Ja jestem bardzo zadowolony. To bardzo, bardzo, ja nie mogę narzekać. Wiesz? A to jest ten klub dla dzieci. Tak, ja tu chodzę codziennie. Tak? I to jest dla dzieci taki program, tak? Animacje. Polka prowadzi. Animacje, tak? Po polsku nawet. I dużo dzieci jest? To są z innego kraju dzieci też, nie? Nie, bo to jest pani Polska. Bo to jest specjalnie dla Polaków. A, dla Polaków? Tak. No to fajnie. Jest 5 Polaków takich dzieci, gdzieś
szczeraki i chodzą tutaj. Aha, super. Tutaj, ile tu jest tych basenów? Trzy, czy cztery? Trzy. To jest trzeci basen. I tam właśnie zaczyna się już aquapark, tak? Tak, tam. Okej. A są zawsze kolejki? Kolejki są? Zależy na jakąś żalię. O, tutaj się w kurtka kopią. W kurtka, ty. Zobacz. Wiem. To taka religia, co zrobisz, nie? Ale na aquaparku też tak zjeżdżają. No, tak, tak. Też? No, zobaczysz. Będzie to widać. To dla nich jesteśmy bardzo haram. Dobrze, że teraz nie mają, jak się mówi. Jakiś fast food site, tata, jak się mówi po polsku? Jak się to nazywa, kiedy oni obrzędują taki, taki post mają? Ramadan? Ramadan, no. Ramadan. Dobrze, że teraz... Banany widziałeś? Prawdziwe? No prawdziwe, zobacz, ja. Gdzie? Pokaż. Surowaj. Zajebiście. O, zobacz. Prawdziwe banany. Pokaż. Nigdy nie widziałam. Ale odwrót. Gdzie? Tutaj, pokaż. No, a tutaj. Zobacz. A tu są figi, zobacz. Figa? Gdzie są figi? Tu są figi, tu. Ja. Tu masz drzewo figowe. O, pokaż. A ja lubię figi. Pokaż. To są jeszcze nie do zjedzenia, bo są surowe jeszcze nie do. No, ale zajebiście. Zajebiste, ty. A te są takie drogie. A tam przed hotelem, na takiej dużej palmie roślinnej, taka wielka kępa daktyli. O, super. Chodź, wszystko raz zrobimy, czy nie? Bo to jest za mniejszy. No widzę właśnie. I tutaj i tam gdzieś na tamte. Na tamte, dobra. Fajnie, nie, prawda? No. O, może widać, zobacz. Chilana, może. Bo musimy zdobyć, wiesz, zjeżdżalnię, bo nie tutaj nie zjeżdża za gachę. Fajka woda się dala. Patrz. Pięknie, no. Ta rampa jest fajna. Tak, fajna, no. Nie, ale to jest fajna. Na tych dwóch... Szybko taka, nie? Na tych uważajcie, bo na dole jest bardzo nista, może tu. A matę musicie wziąć? Thank you.